Dzień dobry. Następny odcinek Włoska Akademia Kulinarna podcast. Dzisiaj ze mną jest Nikola, Nikola Palladini. Cześć wszystkim, witam serdecznie. Nikola jest e, oryginalny makaroniarz, tak? No, raczej tak. Znaczy, jest 100% Włoch. Ile lat jesteś w Polsce? 13 lat już, ale no, tak z malutką przerwą na początku, ale teraz tak 10 lat już e, na stałe. Znaczy, 14 lat, ale mówię, mi się wydaje fantastycznie po polsku. Dużo lepiej niż ja. E... Uczyłem i... się trochę, troszeczkę więcej. Ale teraz odpowiesz. A <laughs> czy... Nikola, zaczynał od e, kilka miesięcy też prowadzić warsztatów e, tutaj w Włoskiej Akademii Kulinarnej. Nie jesteś kukarz. Nie. Tak, nie. jak ja. No. To dobrze. Ale masz więcej doświadczenia na prowadzenia warsztatów. No, mogę powiedzieć tak. Z jednej strony, ponieważ zawód, który mnie tutaj sprowadził do Polski, to też mi dał no, dużą swobodę, żeby potem z, z językiem i też z publicznością, że tak powiem, od na warsztatach też. Łatwiej rozmawiać i łatwiej tutaj się przedstawić. W jaki powód jest, pojechałeś do Polski? Kobieta? Nie, jak wszystkim mówią, wszystkim myślą? Nie, 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 absolutnie nie kobieta, nie blondynka, bo za każdym razem się pytają, bardziej mój zawód. Ja z zawodu jestem aktorem teatralnym. Aktorem teatralnym, wow. tak, więc tutaj też pierwsza produkcja, która miała być tylko przez 6 miesięcy, ale jak wiecie, życie jest przewrotne, więc no z tych 6 miesięcy się zrobiło 13 lat. Ale było okres letni czy zimowy? Mowy I straszne było. No, pierwszy raz, kiedy przyjechałem do, 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 już do Polski po castingach, po tych wszystkich pierwszych takich, takich spotkaniach, to przyjeżdżam do Gdańska w nocy. Mówią mi przyjedź SKM z Gdańska do Słupska, bo produkcja była właśnie w Słupsku. I co się działo w tym, tym pociągu, to <laughs> pamiętam bardzo dobrze. <laughs> Pytam dlatego wiem, że są sporo włoków, że. E, Będą są wysłane tutaj o firmę o korpo i zawsze wysłają na początku na początku lato, że wszystko widzę, że zielone. Jest A. pięknie, jest ciepło, co to w końcu w Polsce jest fajnie. Nie? Potem idzie zimę, kurczę, to ja widziałem tylko lato, nie widziałem, że jest tak zimno. No ale bardzo często na przykład, słyszę osoby, które rozmawiają ze mną i mi opowiadają też, że ale co ty robisz, dlaczego jesteś w Polsce, tam są niedźwiedzie polarne, jest szaro, buro i cały czas jest śnieg. Ja powiedziałem, nie, nie jest tak. Przyjedź do Polski, to zobaczyć, jak ładnie jest tutaj. Nie, nie, to też do mnie pytają, skąd, dlaczego w Polsce? Pierwsze pytanie, nie? Tak. Dlaczego w Polsce? Ja zawsze teraz odpowiada. pogoda fantastyczna <laughs> i dlatego wybierałem Polskę jak kraj. I potem, co cię pytają? Druga pytanie klasyczne, że ci co dają... Ci smakuje jedzenie polskie na pewno. <laughs> tak, oczywiście. Ogórki <laughs> kiszone. Ale to Do dla mnie... <laughs> dlaczego Polska ma... jest tak piękne, kraj, słoneczne, ciepło, ale tu, nie? No. Też typowe tak, pytanie. Tak, typowe pytanie, na które też odpowiadam, ale trzeba też normalnie. Nie jesteśmy na wakacjach cały, cały czas, jesteśmy też w pracy, więc też tutaj jest bardzo ważne, żeby znaleźć miejsce, gdzie można być, ale też w tym momencie, gdzie można pracować i robić to, co lubimy. Absolutnie. To jest najważniejsze, mi się wydaje. Ja co najmniej robię, co lubię, od, już od sporo czasu no. i jestem zadowolony. No ta i widać. No, <laughs> po uśmiechu widać, że jesteśmy zadowoleni z tego, co so, robimy. To jest fantastyczne. Ale potem... A jest aktorem i potem zaczynałeś prowadzić warsztaty kulinarne. Co się stało? Eee, tak naprawdę to zaczęło się jako hobby. Nie chciałem nawet zacząć coś takiego, ale kiedy byłem w Poznaniu, to poznałem osobę, która zaczęła mi mówić: Ale świetnie gotujesz, świetnie opowiadasz o tych daniach, świetnie mówisz o kulturze włoskiej, to dlaczego nie prowadzić warsztaty kulinarne? Ja powiedziałem, bo jestem aktorem <głosy> <głosy> i nie jestem kucharzem, ale ja nie trzeba być, trzeba po prostu w tym momencie umieć to, co się robi, przekazywać to. Wiedzę i to, żeby ludzie w tym momencie byli zadowoleni. No i tak zacząłem właśnie w poznaniu tę przygodę. No i to też mi się wydaje, że ja na trakcie warsztatów, też nie jestem kukasz, ale zawsze używam takiego doświadczenia, gdzie miałem, kiedy sprzedałem reklama czy media. Nie? Rozmowa z ludźmi, zaangażowanie ludzi to jest najważniejsze, część, od rola, znaczy najważniejsza rola prowadzące, mhm. To znaczy. Twoje doświadczenie jako aktor, to pomaga. Tak, I jeszcze bardziej, jak właśnie koncertowałem i robiłem koncerty, gdzie potem jeszcze były jakieś rewie, takie właśnie z muzyką włoską, i opowiadać ludziom, i też ich angażować do tego, żeby śpiewali nasze słynne, właśnie, piosenki włoskie. No to tego momentu zobaczyłem, co naprawdę Polacy. Wiesz, jakie lubią. jest moje zapisowy sposób pozaangażować ludzi w trakcie warsztatów? Wiem, mi. Polewać wino. Nie, żartuję. To, jest, to działa, kiedy są warsztaty z winem. To działa, ale jeżeli nie, to żarty. Nie? To... No pewnie. No. Taki no to... umor. Chyba nie. nawet przyjeżdżają, żeby zobaczyć, że się uśmiechamy we Włoszech, nie tylko tutaj na warsztatach, ale też na ulicach i też kiedy właśnie się wchodzi do restauracji albo do każdego miejsca, wszyscy są uśmiechnięci. Miałem trochę problem z tym na początku, bo kiedy na przykład byłem w Polsce, to miałem ten zwyczaj nadal, żeby się wszystkich uśmiechać. I kiedy, nie wiem, nawet w galerii handlowej przepuszczałem kogoś, to od razu się patrzyli na mnie tak jakby co, co on chce ode mnie. Co chce, nie? <laughs> ja się po prostu uśmiechałem, bo byłem życzliwy. Ale ja myślę, że bardziej się uśmiechają tutaj niż w Włoszech. No, troszkę, to zależy, zależy co masz na myśli. To znaczy, <laughs> to znaczy, jeżeli to uśmiechasz do osoby, tutaj często to od, też będzie uśmiech o druga stronę. No, tak, Włosze ja to... sam jest ryzykowne. No, czasami jest ryzykowne. Jeszcze ci tam wiesz, się zrobią jakiś taki gest jak to. Nie rób takiego gestu. Co, co chcesz? Po co się zmieka ze mną. Tak, dokładnie. No to jest, no, to już, już ile warsztatów prowadziłeś tutaj u nas? U nas tutaj w Włoskiej to chyba 6-7? 6-7. Tak, Teraz mamy planowane jest kilka. Mhm. Sporo jest wysprzedane, ale będą zawsze dostępne nowe. I masz doświadczenia też na inne studio, bez powiedzenia oczywiście jaki, dlatego to mm -hmm. nie fajnie, ale są na każde studio, to pracowałeś poznania Poznaniu też? Na tej... Tak, w Poznaniu pracowałem. Znaczy też. od ile lat prowadzić warsztatów? E, mniej więcej od 10. U, od 10. tak Jak się zmieniło? widziałeś, jakie różnice? No bardziej u mnie zobaczyłem różnice w prowadzeniu, bo też bardzo lubię się też doszkolić. Jestem już też certyfikowanym sommelier, więc też o winach bardzo... No to jest taka pasja moja, więc mm -hmm. bardzo mnie to interesuje. I chciałem też, żeby połączyć i zrobić ten słynny wine pairing z naszymi daniami włoskimi i żeby znaleźć coś właśnie fajnego, ale z drugiej strony to fakt, że ludzie coraz bardziej się interesują, coraz bardziej mają większą wiedzę, i to dobrze, a propos włoskiej kultury jedzeniowej, nie przechodzą pytając się od razu, ile oleju dodać do wody, kiedy gotuję makaron. Już tak, się pytają nie. o różne... <laughs> Już się pytają o bardziej takie specyficzne rzeczy i czasami na przykład to, na pewno wiesz, że jak o, warsztaty z pizzy, to ktoś ci przychodzi i nawet warsztaty się nie zaczęły i ci pyta, a dlaczego ta pizza mi nie wychodzi? <laughs> I ty mówisz, nie wiem, nie byłem w twoim domu, nie wiem, jak ją robisz. <laughs> Prawdopodobnie tak... jaki, jaki błęd było zrobione. Nie? Tak, ale potem mówię, no zróbmy warsztaty, potem na końcu pogadamy, czy tutaj jest wszystko jasne, czy jest to jakieś inne tam wątpliwość. Ale no, można powiedzieć, że też ludzie coraz więcej właśnie widzą, że produkty dostępne, Większej ilości. Też były pewne rzeczy, które na początku, kiedy byłem w Polsce, to nie były nawet do pomyślenia. Teraz, jak idziemy do supermarketu i chcemy znaleźć guanciale, przykładowo do potraw jak Carbonara, no to teraz to znajdziemy. Tak. A 12-13 lat temu, no to było tak. Guanciale szukanie... było bardzo, bardzo trudno no. kupować. Ale skąd pochodzi z Włoch? Z Rzymu, z Rzymu. Roma. A tego. Carbonara, to powiedziałeś no, od no. razu o Carbonara. Nie? Od razu przychodzą mi do głowy moje. E, warsztaty Zdanie. to Carbonara też robić, nie? E, tak, no będziemy na pewno. Ale to zrobiłeś na pewno. Tak, to... no, na moich tam warsztatach w, w różnych szkołach tutaj w, w Polsce, nie tylko w Warszawie, no to Carbonara nawet takiej nie ma. W menu, to za każdym razem się pytają, właśnie, co tutaj dodawać, jak to właśnie w tym momencie, dlaczego e, nie wychodzi, czy ta bazylia na końcu na tym. Okay, tale, dobra, to ma być, czy nie. Ja mówię, nie, ja nie. rozmawiamy nie. tego, to jestem taki wiem, mam takie uczulenie na tej tak bazylia, tak. czy pietruszka. Oh takich. Nie, no ja też nie nienawidzę to. Robimy dekoracje ze składników, które są w tym daniu. Mówię, Jeżeli robimy, chcemy robić dekoracje. Tak, Jeżeli dokładnie. Nie... Ewentualne to lepiej nie robić. No, dokładnie. Do zdjęcia na Instagramie to może tak, w tym tak, momencie tak, tak, tak to zrobić. Do, do książek ewentualnie, ale, no, ale... tak normalnie na stół to kładziemy po prostu to, co zrobiliśmy dobrego i w tym momencie co możemy zasługować. Ale ja to, co najmniej ja na trakcie warsztatu za, też prowadzę od, od kilka lat i myśla, zawsze myślę, że widziałem wszystko, co mogłem spotkać, czy takie nietypowe sytuacje albo nietypowe pytanie... Ale prawie każdy weekend jest zawsze taka nowa sytuacja, że ludzie mi dają jakie pytanie, albo jakie komentarze. Mm -hmm. że są że zostaje taki bezsłowy na początku? Mm -hmm. Nie miałeś takiej sytuacji. Tak, jak że nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Albo gdzie był niemożliwe, no. gdzie ludzie pytają takie rzeczy, nie? No, były różne takie, takie sytuacje, gdzie naprawdę nie wiedziałem, o co im chodzi. Mam takie dwa teraz na myśli. Pierwsze było, jak przychodzi do mnie pani i się pyta tutaj w tym momencie, ale musisz mi tutaj powiedzieć, wiem, że nie ma tego w menu, ale musisz mi powiedzieć o moim ulubionym daniu. Mówię, no dobrze, no to jakim? Cannelloni. I myślę sobie, okej, okay, no dobrze, nie jest to nic trudnego, możemy tam zrobić. Ale dodała do tego, że to jest jej ulubiony deser. Aha. Ja w tym momencie się tak zatrzymałem i się zastanawiałem, co miała na myśli A, i no, oczywiście okay. podpowiedź... Między kanoli, cannelloni <laughs> to jest... więc uh... to była taka konsternacja z mojej strony, ale... Ale teraz tak. widziałem ostatnio, że jest taki moda na, na różne social media, że ludzie robią deser mm -hmm. canoli, ale la okay. cannoli, ale z makaron cannelloni. Wow, jest taki, taki trochę modne, widziałem kilka osób, że robią, dla mnie to jest trochę, ale może być ciekawy, kto wie, to jest, trzeba no, spróbować. Różne trzeba rzeczy, robić. słyszałem też o torcie zrobiony właśnie w tym momencie z carbonary, ale nie chciałem pytać więcej, szczerze mówiąc, jak ja mam, Ja mam jeden pomysł na robione carbonara, jak lody, jak magnum, Aha, OK ale to... Kasza nie chce to zrobić. Powiedziała, że nie, nie, to nie nagramy. A najlepsze, właśnie, które słyszałem teraz ostatnio, to było a propos risotto. Ok. Bo ktoś podszedł do mnie i powiedział, no ale ty robisz źle to danie. Ja mówię, a dlaczego, co się dzieje? No bo tutaj w tym momencie przekroczyłeś tą ilość. Ale jaką ilość? No bo jest risotto. I w tym momencie mamy ris, riso, otto, 8. I osiem razy się podlewa. I ja tak. Aha, o Boże. Kurczę, ja, te, ja też nie widziałam. Też Ale robiłem, dowiadujemy się o fajnych rzeczy. Robiłem nie? zawsze złe według tej koncepcji. To jest. Ale to, 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 to. Możemy się dowiedzieć też my, coś na warsztatach. Ja strona risotto, potem jest trudno. Tylko wiesz, że są tyle techniki na to robienie jest, risotto, tak. że jest jeden naj, najprosty, dlatego w końcu jest nie ma żadnej rocket science mhm. ale druga strona trzeba co najmniej widzieć parę rzeczy procedura tak do zrobienia dobre, dobre, dobre risotto. Tak, tylko tam się zmienia parę rzeczy, tak jak ja mówię na warsztatach, że oczywiście w zależności od bulionu, który w tym momencie używamy, żeby zrobić risotto, to też przestrzegamy to, co dajemy na początku, żeby zrobić słynne sofrito i też to dajemy na końcu. Jak robimy z krewetkami, to nie dodajemy kilo sera potem na sam koniec, tak? My <słuch> Ta. tego nie zjemy. To otwierałeś jakieś inny temat, <słuch> ciekawy dla mnie to w trakcie warsztatów, gdzie że mi się wydaje, że jedna duża różnica, są kilka, nie, są kilka różnic między Włochami i Polacy, mm -hmm. To jest tak, jak mówimy o gotowaniu, o bardziej. Tak. Też jeżeli mówimy o włoska kuchnia. Jedna z tej różnicy, że uważałem, jest ilość czosnek. O, tak. No, to jest zawsze, e, to chcemy gotować po włosku, ale chcemy robić z polskich stylów. Mm -hmm. To znaczy, że Zamiast jeden ząbek, dajemy jedna główka czosnku. Jest... Dokładnie tak. Ja na przykład, kiedy robię patę dzioliwę i mówię, tam możemy dodać taki kawalątek czosnku, ale jak robimy tą patę oliwę na bruskietę, to możemy osobno te ząbki posmarować po prostu na kurpiącym gorącym chlebku. I ludzie tutaj w Polsce mi mówią, ale po co? Musimy to wszystko dodać na sam początek. Ja mówię, dobrze, ale nie robimy paté alio, ale robimy paté oliwę. No tak, nie, nie paté czosnikowe, ale paté... Z... Dokładnie. To, to samo to mówię. Nie? Chcemy dawać więcej tego, lubimy czosnek. Okej, okay, robimy tylko czosnek i nie robimy coś innego. Nie? To jest taki typowy odpowiedź. Tak. Czosnek jest, daje to najbardziej taki... Często taki ludzi to chcą dodać, nie? Tak, ja zauważyłem przykładowo też, może też, że we Włoszech to na przykład pewne osoby to dodają nawet cały ząbek do środka i potem na końcu to wyciągają. A tutaj to jak najbardziej pytanie, czy mamy robić plasterki, czy mamy robić w kosteczkę Kosteczka. i dodawać po prostu jak najwięcej tego cząstku do, do środka, bo nie ma tutaj problemu. A są takie wampiry włoskie, że nie, nie, nie lubią właśnie tego cząstku, i dlatego jest taka sytuacja. Tak. Potem mi się wydaje, drugi produkt, że to mamy taki klientka, że to zawsze to uwielbia tego Aha. pietruszka. O, pietruszka to taki... wszędzie. Wszędzie. <gry> tak mówię się, nie, jesteś jak pietruszka, tylko jesteś wszędzie, ale nie taki kilogramy na, na każde danie. No z umiarem, wszystko z umiarem, wszystko ma swój sens i wszystko ma swój smak, więc sądzę, że to jak najlepiej to trzeba dodać tam, gdzie trzeba, bo przykładowo za każdym razem to widzę no, trochę takie niezadowolone minki, przykładowo wracając do naszej karbonary, dlaczego do pietruszka się nie dodaje właśnie w tym momencie. Do Zmienię dania. trochę temat, ale używam faktu, że jest też Rzymiany, tak? tak? Oryginalne? De Roma Roma. Roma Roma. <laughs> E, to znaczy, że gdzie macie, macie, gdzie w Rzymie są, jest miasto taki super, taki bardzo e, danie, taki bardzo znane. Oprócz Carbonara też jest e, taka słynna i teraz dosyć modna w Polsce KCPP. Tak. Jednym, prawdopodobnie taki przepis z makaronów, gdzie na, ma najmniej składników wszystkich. Mi inizia agli olio e peperoncino. Tu hai yeah. e mezzo. i peperoncino? Ho visto eh? questi, eh? mm -hmm. e a chi uh, reclama od uh, rurne influencerof, reclamano reclamuiono i ristorazioni, ne poveri miei. Ok. C'è poca zuion, sp Spaghetti, mm -hmm. na crengla parmigiano. Ok. Fai, mi super vicino, taki molto bardzo. mi Fa, oryginalne cacio i pepe. No, nie do końca. Co po, eh? Powiedz coś. No, bo tutaj parmigiano no to nie jest ten ser, który powinniśmy używać do oryginalnej cacio i pepe. To znaczy, może być fajnie to zrobić makaron gotowany na taki kręgla parmigiano, ale na pewno to nie cacio i pepe. No to nie. Do cacio pepe się używa? Pecorino Romano. Pecorino Romano. Tak. I tutaj, jeśli mogę, to też te cztery słynne sosy, które na przykład mamy w Rzymie, tak, mówiliśmy już o karbonarze i mówiliśmy też o kacie pypy, to wszystko się zaczyna od innego sosu, który się nazywa gricia. I od tego momentu, właśnie, wszystko się tak troszeczkę rozdwoiło, a i też nawet na więcej tam tych, właśnie tych czterech te przepisów. Mamy gricia, które tak naprawdę mamy, picorino romano, guanciale, no i makaron. I w tym momencie mamy już no, podstawowe składniki, dodając jeszcze pieprz, to Jajka dodane, mamy karbonary. Zamiast jajek mamy w tym momencie coś pomidorowy, no to mamy słynną Amatryczanę. Tak, a jeśli zdejmiemy jeszcze guanciale, to mamy KCPP, więc mamy te właśnie te cztery I sosy. I to żeby... ciekawości dla mnie też, dlatego mm -hmm. ok, Amatryczana, to znaczy ten z pomidorem tak. byliśmy też ostatnio w Zimie to idealne, to znaczy prawie zawsze jest serwowana format e, makaron bucatini. Tak który jest takim makaronem tak. trochę ja my nazywamy w Rzymie, że jest zdradliwy. Tak, bo jest takim makaronem, który po pierwsze. Kiedy nawijamy spaghetti, no te spaghetti to sobie tam leżą. Więc jest możliwe, że w tym momencie chlapnie, ale bucatino jest noż dziurką w środku. Jest Trzeba używać bardziej... taki, jak się nazywa, śliniaczek. Tak, śliniaczek. <laughs> Żeby w tym momencie właśnie to zjeść, bo jak tylko nawijamy, no to ten sos automatycznie gdzieś tam pryśnie. A druga rzecz jest zdradliwy, ponieważ ma tą dziurkę w środku, więc kiedy gotujemy, nie gotuje się tylko z zewnątrz, ale gotuje się też od środka. Więc ten moment o dente, gotowany, znaczy gotowany dobrze i przegotowane jest naprawdę chwilowy. To wszystko w środku jednej Minuty. Trzeba używać dobrej jakości makaron na pewno, nie? Absolutnie tak. Okej, okay. i to Matryciana jest, jest łatwo tej tak, sposoby. Jakieś już tam zrobiliśmy. Carbonara. Mhm. Powiedz, jeżeli dobrze mówię, to jest. Dalej. Carbonara, wiem, że istnieją, mogą być dwie formatów najwięcej w Rzymie. Mhm. Jedną są spaghetti, czy spaghettoni, takie spaghetti, mhm. albo lepiej jest rigatoni. Rigatoni alla carbonara to nawet brzmi samo w sobie, już jest taką, taką poezją. I wtedy to głączale ten ser, który tam otula ten makaron... Rigatoni są takie, takie rurki... Tak, większe niż penne, nie ścięte na skos, tylko prosto, i w tym momencie mamy dużo miejsca, żeby ten cały farsz z i z tym sosem wlatywało. Płaski czy z taki... Nie, ma takie właśnie paseczki. Paseczki, tak. że zacima się całe nasze... Tak, właśnie o to chodzi. Jak kupujemy taki no powiedzmy płaski albo taki bez właśnie tych paseczków, no to też nie ma możliwości ten sos, żeby się dobrze tam do tego przyklejać i też no spada. Ale wracając do makaronu, to na pewno też mówisz na warsztatach, że musimy patrzeć, jak ten makaron wygląda, kiedy go kupujemy, tak? W sklepie. Nie kupujcie, no wystujcie może te 2-3 zł więcej, żeby ten makaron był naprawdę dobrej jakości. A przede wszystkim, że jak będzie wyglądał, że jakby ktoś posypał ten makaron, kiedy to wszystko się ładnie wysuszyło, no to ten, ten makaron na pewno będzie do lepszej jakości niż taki wyszlifowany, żółtawy, który możemy znaleźć w różnych sieciówkach. I dodaję, jak zawsze mówię, na warsztat, że w, w makaron produkowany we Włoszech, i dlatego według włoskiego prawa, makaron musi być robiony tylko i wyłącznie z. Monca semolina durum, 100% monca semolina durum e acqua. Niente più. Niente più. Ovviamente, dopo di me, semolina e acqua, ma questo è soss'ignovo. Se li i macaroni, semolina durum e Voda. Ma non tutti i macaroni, ci sono gli e sono produci in Italia. A volte i macaroni già hanno, spisane in Semolina. Semolina durum, voda sul. Kurkuma, widziałem tak, też tak, kurkuma. Tak, tak, tak Trzeba tak. uważać. Że... Tak, ale też czytając i też kiedy no, mamy różne rzeczy, które w tym momencie są reklamowane jako włoskie, to mamy też możliwość, żeby poczytać na tym opakowaniu, co tam naprawdę jest w środku. Dokładnie. I jak czytamy, no to wiemy. Dokładnie. Ale okej, okay. mamy carbonara, okej. Okay. Rigatoni mi się lep, naj, najbardziej... Spaghetti akcesytowany nam tak. Tak, one Sp może być. Może być też bukatini, co używaliśmy do Amatryczana, ale jak już robimy tak różne, no, no to tak. możemy już tam w tym momencie. Gricia. Hmm, dobre pytanie. Z griczą to moglibyśmy też używać coś większego, mm, ale no te dwa, które tam cytowaliśmy przedtem właśnie a propos i Bucatini, to są właśnie takie no, rzymskie, które się kojarzą z Rzymu, ale możemy też używać pakri, jeśli chcemy w tym momencie, żeby to ładnie wyglądało mm -hmm. i było bardziej ciekawe. Zwykłe, ale w zimie mamy... w restauracji co jest najbardziej podawane gricia? No, mi się wydaje, że może być nawet i spaghetti z tego co, co co mi się tam wydaje pepe. Tutaj to kaczepypy to moglibyśmy zrobić z różnymi, nawet może z jakimś tam jajecznym. Moglibyśmy na przykład też jakieś tagliolini kaczepypy zaproponować. Mm -hmm. Ser wiadomo, że lubi w tym momencie też jajka. Jak ich nie mamy, bo nie robimy carbonare, no to możemy te jajka włożyć do, do, oczywiście do naszego makaronu. Więc tagliolini, czy jakieś tam spaghetti alla gitara, nawet zrobione właśnie w tym momencie jajeczne, no to możemy już, z, albo nawet ewentualnie, to nie jest rzymskie, ale możemy ewentualnie nawet Spróbować spróbować, żeby tam zobaczyć, jak to będzie tam nam smakowało. Ale nawet jeśli zrobimy sobie zwykłe tagliatelle albo fettuccine, i w tym momencie dodamy sobie właśnie kaczypypy, to i tak będzie sukces. Jeśli umiemy robić, oczywiście, ten sos, bo to nie jest takie łatwe. Tak, jest naj bardzo mało składniki, ale trochę technika do zrobienia trzeba, tak. trzeba to umieć, trzeba zobaczyć, trzeba się nauczyć, trzeba spróbować. Mhm. E, dlatego to Praktyka jest... czyni mistrza, więc jak będziecie więcej, już przyjdziecie na warsztaty, zobaczycie, jak to się robi. A potem właśnie będziemy tutaj to próbować. Bo ponieważ musimy też zastąpić to, co w Rzymie jest bardzo słynne, to znaczy używanie takich dużych patelni aluminiowych, gdzie jak wrzucamy właśnie ten makaron, to mamy dużo miejsca właśnie dwoma rękami, żeby właśnie to podrzucać i dodawać tylko trochę wody z gotowania makaronu i w tym momencie nam się robi taki płynny fajny sosik. To do carbonary, do amatriciana, do kaczy pypy jak najbardziej. Ale to są najbardziej znane też przepisy w rzymskie, nie? Tak, w Rzymie tak, oprócz, no, jeśli mówimy o makaronie. Tak, a ta, potem w Rzymie to ma, jest taki też, jaki jedno... tej małe włoski przepisy z mięsem mhm. znane na całe świecie. Tak. I Mówimy tutaj o saltimbucca alla romana. Dokładnie. Saltimbucca to jest coś, co musi z, z tego talerza wskoczyć. Do naszej buzi. No, takie jest tłumaczenie nawet tego, tego, tego słowa. Alla Romana, bo no, zostało wymyślone oczywiście w, w Rzymie i tak się kojarzy. fajne właśnie tutaj cieniutkie plasterki cielęciny, zrobione właśnie z prosiutką krudo, z szałwią, wykałaczka, żeby wszystko to się ładnie trzymało razem, i gotowane właśnie na maśle razem z winem białym. Winu białym. wino białym. Tak. Wytrawne, wytrawne, bo jak słyszę, że potem się pytają, że czy z winem słodkim też nam wyjdzie to samo? Nie. Jeśli jest słodkie, to nam <noise> nie wyjdzie. <noise> Więc oczywiste, że nie. Inne danie z mięsem znane w zimie? No, ja bardzo. Takie ja znam, ale tutaj są mniej znane, nie? No, są mniej znane. Przykładowo też Osobuku, Alla Romana, to też ktoś. Um... Co masz na myśli? He, to jestem e, Ogon. A, Koda la No nie jestem fanem, nigdy to nie, nie, nie specjalnie. Ogon wołowy. Tak, ogon wołowy, ale nie jestem już zbyt tam fanem tego, 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 tego jest, dania. Jest bardzo czasu takie dużo Oj, to... bardzo, bardzo. Ale tutaj no idziemy w stronę właśnie też, nazwijmy podrobami, albo takie różne inne właśnie części, które normalnie na co dzień nie używamy. Więc to też nie jest... No, tripa Romana. Flaki, flaki to znaczy? Tak, flaki po rzymsku. Więc to też jest bardzo, no słynne danie, ale no, też taki, który ja nie. Je. Ale ja nie jestem fanem od podroby i o. to jest ciekawe, że zawsze mnie pytają, ale we Włoszech czy flaki. To we Włoszech niej, on tyle przepisów na flaki, prawie każde miasto, każda prowincja. Tak ma inny sposób odrobienia flaki. Tak. Oczywiście czasami są bardzo podobne, tylko to małe różnice, ale jest prawie na cały włok, to się jedzą. To jest, ale dla Romana jest też bardzo popularny taki rodzaj. Tak, Opisy. no może tam właśnie w tym momencie no może na warsztatach, kiedy są zaproponujemy, jak będziemy robić, ale ogólnie tak. Ale tutaj w nawiązaniu, co powiedziałeś, to też fajnie to, że, żeby podkreślić. Bo nawet jeśli czasami tak mówię też na warsztatach, jeśli zrobimy eksperyment i weźmiemy samochód, i z góry, więc od północy Włoch, przejedziemy aż do Sycylii i codziennie będziemy jeść pizzę margeritę, no to za każdym razem będziemy jeść coś innego, nie będzie smakowała tak samo, Ciasto będzie inne. To jest to, nawet to, to bogactwo, które mamy we Włoszech, tak. że jest tyle zróżnicowanych sposobów przygotowania tego samego dania, że mm, za każdym razem jak będziemy mieć jakąś przygodę i pojedziemy do Włoch, każdy rejon inny, to jedząc te same rzeczy, to poczujemy jakieś inne tam smaki. Mam znajoma, że parę temu pisała mi, że. A ah, jestem w Wenecji, gdzie możemy zjeść dobra pizza? Cie, <laughs> <laughs> jesteś w Wenecji, to masz tyle inne dobre jedzenie. I teraz, że tak. skończyliśmy pół godziny temu od rozmawiać od nowy warsztat, od uh, temat Wenecji z Nikola. Tak, I to pokazujemy, że są tyle dobre jedzenie w Wenecji, gdzie może pizza w Wenecji lepiej nie jesz. Nie, no właśnie kiedy jesteśmy w samym centrum no, ten, ta część historyczna Wenecji oczywiście, to tam idziemy, no to trzeba też troszeczkę tam uważać, bo jak najbardziej jest kuchnia turystyczna i kuchnia prawdziwa. A propos kuchni turystyczna w Wenecji, czytałem wczoraj w internetu, że zaczyna być super popularne w Wenecji, gdzie sprzedają na ulicę dla turystów kanoli sycyliński w różne kolora. O! Oh. Znaczy, <laughs> farsze niebieskie, różowe. I oczywiście pytanie jest, dlaczego Wenecja sprzedaje produkty sycylijskie, nie? Dlatego turysty są lubią. Okej, to jest uh, kadę... to... No. Nie dajmy się oszukać, tak naprawdę, jeśli o, widzicie dokładnie. też, że idziecie do restauracji i tam wszyscy mówią albo po niemiecku, albo po angielsku, albo przykładowo po polsku, no i nie mam żadnego Włocha, no to ja bym się zastanowił, czy to jest bardzo dobra restauracja, czy nie. Czy bardziej w o, w tym też prawda, że jeżeli rozmawiają po dialektu, po wenecjansku, może to nie, ludzie nie, nie rozumieją, że są Włosi, że są no, autoktoni. Możliwe, taki. ale też restauracja, sądzę, że nie, 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 tak nie, samo, jest tak samo, jak... Zapraszają i tak, no, tak naciskają na to, żebyście przyszli do tej restauracji. To znaczy, że. No, I maj mają na zewnątrz pisane spaghetti bolognese, pizza i cannoli siciliani. To okej, okay, to jest. Fajny temat teraz turistów. właśnie wyciągnąłeś teraz tym spaghetti bolognese, bo to, to jest też bardzo tam istotna rzecz, którą trzeba wiedzieć, o czym mówimy, bo spaghetti bolognese to sam wiesz, że to ja zawsze nie, mówię nie istnieje, tak naprawdę, taki w takiej ale nazwie. Zawsze to jest taki grupa danie, że e, w ogóle we Włoszech nie on, ale są tej grupa danie najbardziej znane włoskie danie poza Włochy. Tak. Bo sam wiesz, i ty też wiecie, że wszystkie rzeczy włoskie tak naprawdę to dzięki Stanom Zjednoczonym stały się tak słynne na całym świecie. Pizza jakby nie przeszło ten, no, ten czas, który potem była reklamowana od Little Italy na wszystkie potem restauracje w wszystkich miastach tam w Stanach, to by nie było takie słynne. I też o Bolonieze ostatnio czytałem, bo też bardzo lubię się też dowiedywać o różnych tam historii. Przykładowo Bolonieze, no, bo zrobiliśmy tutaj w tym momencie taki trochę skrót, tak, bo słowo ragu, to ktoś myśli w tym momencie, a co to ma ragu jako nawet brzmienie do Włoch. Tak naprawdę mało. Więc tak naprawdę spaghetti al ragu a bolognese, no to już człowiek się zmęczył, nie? No tak. żeby to powiedzieć, te wszystkie rzeczy. Więc dlatego ragu, znaczy ragu zostało wyeliminowane, mamy spaghetti alla bolognese. Ale trzeba powiedzieć, że ten sos, przykładowo a la bolognese w Stanach Zjednoczonych było bardzo ciekawe, bo to była lasagna. Lasagna alla la bolognese. I z czym była? ze szpinakiem. E. Więc mamy tu już coś, coś innego. Dopiero później właśnie tutaj przechodzimy i patrzymy na to, że też nie spaghetti, ale na przykład w Bologni to używają do sosu ragu tagliolini. Tagli tagliolini, tagliatelle, tak, pappardelle, no, to makaron jajeczny na pewno. To, tak, no. a jeśli są w Bologni, no to oczywiście tutaj mamy dwa produkty, które tam królują, tak? bo mamy w tym momencie mortadella di Bologna, którą trzeba absolutnie jak jesteśmy tam to spróbować i druga rzecz tortellini. Tak jest. No i to jest. Czyli? Bardziej... Tortellini, czyli? <laughs> bez tej żarty, jak mówiliśmy wcześniej, ale czyli, potłumacz, co to, to, co to jest tortellini. No tortellini to mamy w tym momencie takie malutkie, nazwijmy je pieruszkami. Tutaj może być też to krudo w środku, czy jakieś mięso w tym momencie, albrazato, albo coś takiego. Które... Tam trzeba uważać, tego każde miasto. Tak. Ma trochę inny przepis na farszach. Dokładnie. I każdy ma, ma trochę inne nazwa. No tak, bo mamy tutaj tortellini, cappelletti, tortellini, mm. tak, e, Torteliny, Potem no. idziemy pod inne regiony, nazywają się trochę inaczej. Ale to są tak, no mamy tutaj... koncepcje mniej więcej podobne. Tak, ale no, ten produkt będzie mniej więcej ten, mniej więcej ten sam tak z wyglądu, ale potem w środku to te smaki się będą. I użyć. każdy ma to zupełnie trochę inna historia. I... Lì, konkretne rzeczy połączone po do regionu czy do terytorium, mm. gdzie jest zrobione. Eh, e, no, no to jest ale to ciekawe, zmienimy ostatni temat powiedziałeś, no? że ja, jesteś też te somilierera mm -hmm. i we to nie, nie, nie będę czy jakie jest twoje ulubione wino. Bo to jest najgorsze pytanie, gdzie można dawać. Ostatnio, a... jak tam w tym momencie rozmawiałem z jedną panią, to tak. zapytałem, mówiła o tych winach bardzo dużo, to myślałem, że tutaj jest wielka wiedza. I się zapytałem, a które jest twoje ulubione wino? I ona mi odpowiada: Białe. Białe. A, to samo. Kiedy mi wita, jaki masz samochód biały? To, 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 jest... to też a, to zawsze działa. Ale to. Tutaj teraz zaczynamy też z Nikola robić warsztaty z winem, i, i to mamy, mamy bardzo dużo, zawsze mamy bardzo szerokie, każdy warstwa mamy zupełnie inne wina. Mhm. I to jest ciekawe, dam ci takie pytanie, że. Dobra. Dlatego moja doświadczenia jest, że kiedy serwuje albo proponuje mhm. do ludzi na, na zdanie z mięsem, białe wino, trochę tu, no, mięso białe, nie? Wszystkie są trochę... Eh, nie mówię, szokowane tego, nie, ale... Mm -hmm. zaczynają, potem spróbują, się, ale ciekawe, to fajnie, nie? No tak, że pasuje, e, no? Ja zawsze mówię, że... nie jestem sommeliera, że to już nie ma tej czas, że mięso czerwone, ryba biała, to cioè, konieczne, ale no, no. specjalnie o tej grupa białe wino istnieją tyle rodzajów, tyle, tyle rzeczy, że są też białe wino, że pasują, z nie, na, nie na wszystkie mięso, ale pasują do sporo rodzaju mięsa. Co myślisz na ten temat? No, absolutnie tak. To Tutaj jak patrzymy nawet e, na nasze danie, które mamy w tym momencie, no, przygotujemy coś takiego, to nie tylko inspirujmy się tym, że jest, nie wiem, czerwone mięso, więc robimy w tym momencie grillowane mięso, ale do tego grillowanego mięsa, jeśli już dodajemy jakiś sos, które ma pewne składniki i ma pewien smak, no to musimy zawsze za każdym razem z winem iść za ciosem, iść za smakiem i w tym momencie popatrzeć właśnie, czy będzie to pasowało. A wine pairing to polega na tym, żeby to wszystko pasowało i nie kłóciło się razem ze sobą, bo jeśli mamy coś, co ma lekki posmak słodki, no to nie będziemy tutaj dawać się coś, co jest bardzo mineralne albo lekko słone jako wino, bo nie będzie zupełnie pasować i nie będą sobie tam wspomagać jedno z drugim. Ostatnio właśnie, kiedy no, w temacie carbonary, no to ja serwuję przykładowo wino białe, mimo że tam jest błęd ciale, ok, to jest mięso wieprzowe, jest tego dużo tam w środku, jest, są jajka i w tym momencie na przykład taki szczep jak Pecorino, mm -hmm. który jest tam produkowany tylko w Marchi i tam w Abruzji. Znaczy bardziej te, mineralne wino. Jest bardziej mineralne i w tym momencie pomaga Pasiło. też ten pieprz, tak, bardzo dobrze i w tym momencie bardziej w tym momencie wspomaga, żeby te, cały ten smak tych dużych składników, Pecorino Romano jako ser, bo Pecorino to jest szczep po prostu wina białego, by to właśnie wspomagało i żeby to bardziej w tym momencie podkreślało te pyszne smaki tego, tego dania. Ale do mięsa, to bardzo często, no, w zależności też co robimy, to przykładowo, jeśli ta konsystencja tego białego wina jest bardziej oleista, albo w tym momencie też jest ciężkie, bo też musimy patrzeć na procenty. Alkoholowe, które są w tym, w, w tym daniu. Jeśli to jest bardzo delikatne i jakieś w tym momencie wino białe, które ma mało procentów, no to nie będzie odpowiadało do jakiegoś czerwonego no, mięsa, wiadomo. to, co, co będziemy tam serwować. Ale tutaj no, zapraszamy też do nas, żeby zobaczyć tak, właśnie jakie. Można jak to... też. W trakcie Westatu pitać, więcej szczegóły, nic do mnie, to dla mnie to jest tylko podstawową informacje o masz dużą wiedzę. I, o ale to, ale to, to na pewno z Tobą będą się bawić więcej o no, temat pewnie ciekawości pewnie. o strona wino. E, masz jakieś pytania dla mnie? Pytanie dla odwroty, Ciebie. No, to właśnie robiłem... tutaj, to pytanie dla, 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 dla Emiliano. No właśnie, tutaj nie byłem przygotowany do tej, do tej sytuacji. Wiedla, dlaczego dlaczego właśnie, cię dopisało? Ale mogę się zapytać na przykład, Emiliano, jakie jest Twoje polskie ulubione danie? A potem ja powiem, o, które to jest moje. Nie, to okej, okay, dobra, to powiedziałem, to dostaję te pytania dosyć często, jak zawsze mówię, jak widać, lubię zjeść, e, Lubię. Pra... Jest jeden, tylko jedna rzecz, dzień nienawidzę, to jest ocet. To znaczy, wszystkie danie, że mają ocet mhm. albo produkty, że mają ocet, okay. to dla mnie to nie, nie, nie dam radę. Ale jeżeli muszę wybierać jedna czy dwa, to mówię zawsze e, pierogi, kapusty z grzybami mm -hmm. jak pierwsze, okay. I jeżeli oczywiście są robione z dobrej jakości składniki i z miłości, znaczy i umiejętności też. No, no I potem ewentualnie jak drugi dania gołomki z ryżem. A proszę, więc kapusta króluje u Ciebie. <laughs> no. kapusta z grzybami jest takie. Jestem Mediolanczykiem, do... wiesz, mamy też no. nasze e, danie takie typowe mediolanski, to jest kasola, gdzie w ogóle jest taka wersja, mm. bardzo podobnie do Bigos. Oh. Prawdopodobnie okay. wiesz, Bona Sforza też tutaj włożył swoje ręce i. Absolutnie. Pytają się, dlaczego Włoszczyzna zna tutaj w Polsce? <laughs> nie, to nie, ale to już bardzo, czy jestem bardzo, to znaczy, byłem bardzo ciekawy. Dawałem te, te same pytania też do pani Tessa Caponi, że mm -hmm. ona też jest to, to, Włoszka, że nauczył na mała miała katedra italianistyka, mm -hmm. ona się znana historia włoska, historia polska. To i też Prawdopodobnie najbardziej sensowne i logiczne tłumaczenie jest od wołszczyzna, od, od tej warzywa, to, ale prawdopodobnie to jest najbardziej takie logiczne tłumaczenie. A, sądzę, że tak, mimo że tam jednak mi brakuje ten seler naciowy, który trzeba zawsze obok tam kupić i dodać do tej włoszczyzny, żeby zrobić coś właśnie z tych naszych włoskich dań. No dobra. Ja nie mam pytania do Ciebie, nie. to już wystarczające <laughs> na dzisiaj. E, to możemy tylko, zapraszasz ludzi na na, na, na też Twoje warsztaty, czyli na moje, no, teś, na, nie, na, na nasze warsztaty na tutaj na nasze w Akademii. I to ja zapraszam Was na następne tygodnie, na następny odcinek Włoska Akademia Kulinarna podcast. I w tej chwili to możemy tylko powiedzieć: Ciao, ciao. Ciao.